Siemanko, witam Was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Rafał Łazar Łazarek, siemano. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Siemanko, pierwsze pytanie, Gromda numer 10, Ciebie na niej nie ma, ale powiedz, kiedy będziemy w stanie Ciebie zobaczyć? Dawno już Ciebie nie widzieliśmy na Gromdzie, sam też wrzucałeś wczoraj nawet na relację, że wracasz do treningów i chyba był bardzo pozytywny odzew też wśród kibiców. Jeśli chodzi o Gromdę 10, jeszcze może będę gościnnie, jeszcze tego nie wiem. A czy mnie walczy? A to jeszcze raz podróbka. Czekam, bo zjeba. Muszę, wolę mieć mikrofon. W ręku czuję się bardziej pewnie, już teraz mogę wszystko mówić. Tak, wczoraj wrzuciłem filmik, że wakacje mi się skończyły, czyli praca, sezonówka, czyli mocny sezon. Pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy właśnie przyjechali do mnie z różnych części Polski, z pozytywną energią, że po prostu mam wrócić na te gołe pięści. Dostałem duży odzew, dużych pozytywnych wiadomości, że się cieszą i czekają na moją walkę. I dałem dalej pytania. Dobra, to teraz pytanie takie jest, że czy podczas tych wakacyjnych przygód Twoich były jakieś ciekawe momenty, w których musiałeś interweniować? Ogólnie mój klub się wodzi z tego, że nie ma agresji, bo jak byłaby agresja, to moje skillsy by tam krew się lała. Były jakieś momenty, było dużo momentów, wiadomo jak to takie miejsce, alkohol robi swoje, ludziom włącza się nieśmiertelność, wiadomo dużo interwencji było, dużo było zaczepek ze strony, wiadomo, mężczyzn, zaczepiali kobiety wiadomo tego nie chciały, dużo tego rzeczy było, ogólnie jeśli chodzi o uderzenie, nie uderzyłem nikogo, bo ja unikam agresji, wszystko robiłem dyplomatycznie, można mówiąc, że robiłem wszystkich w chuja. Dobra, a teraz też przechodząc do tej Gromdy 10, będzie tam walczył Diego z Wasylem, tak? Tak. I powiedz, jak się zapatrujesz na tą walkę i kogo byś typował jako wygranego? Tak jak zawsze mówiłem wszędzie w wywiadach, że ja ogólnie nie lubię typować wśród gromdziarzy, kto wygra, kto nie wygra. Zawsze mówię tak, że niech wygra najlepszy, obydwóch lubię, tak jak mówiłem, my jesteśmy wielką jedną rodziną, nie jak friki, które tam udają swoje, nie wiem, szumy, srumy i nie wiem, udają, że się nienawidzą, a później sobie piątki przybijają. U nas jest wielka jedna rodzina, wiadomo, jak wchodzimy do ringu, to włącza nam się zwierzę i walczymy jak nowi gladiatorzy. Czasami jednak się zdarza takie, powiedzmy, mini wyzywanie. Czy w takim wypadku, tak jak mówiłeś właśnie, że wy się tak nie wyzywacie, czy to jest według Ciebie w porządku, czy nie do końca? Że niby mówisz o tym, że takie oszukiwania, wyzywania, czy jak? No takie właśnie wyzywania, powiedzmy, mini na wywiadach i prowokowanie do tego, aby dojść do sytuacji, żeby zawalczyć z danym zawodnikiem. Myślę, że ktoś, kto jest silny, to nie da się sprowokować, tak myślę, a ja ogólnie nie wiem, nie preferuję tego, nie lubię tego, zawsze tego unikam, bo dla mnie to jest, wiadomo, sztuczne, nadmuchane, ja tam wolę prawdziwość, dlatego jestem tu, gdzie jestem, a mógłbym być szybko gdzie indziej, ja bym tak robił już bardzo, bardzo wcześniej, ale ja jestem sobą i dlatego ja nie udaję, a jak mam udawać, to tak jakby nosi maskę, a maski mi się nie chce nosić. Zgodziłbyś się z tym, co Diego powiedział w jakimś jednym z materiałów, że walczył z Tobą jako wtedy z Tobą najlepszą wersją Ciebie? No właśnie widziałem ten wywiad i ogólnie nie zgodziłem się z tym, bo ja ogólnie przygotowałem się tylko kondycyjnie 5 tygodni. Ja ogólnie byłem w Gromdzie z doskoku. Wcześniej bawiłem się, imprezowałem, ja nie będę oszukiwał. I dostałem walkę, to tylko dostałem 5 tygodni na przygotowanie. Wiadomo, to jest bardzo mało. Don Diego ogólnie był w stosie, czyli mi się wydaje, że był jeszcze gdzieś tam wcześniej też miał dobre walki, jakieś stoczył, czyli jego organizm był bardzo przystosowany do mocnego wysiłku. Myślę, że gdybym dostał szansę i zrobiłbym dobrą kondycję, to myślę, że bym mu delikatnie pokazał, co to jest boks. Dobra, to jeszcze poruszając kwestię Don Diego, jak byś ocenił ostatnią jego walkę? Najpierw, czy oglądałeś w ogóle z Denisem? A drugie pytanie to jest, jakbyś ją ocenił w tym, no pod kątem tego, że to była walka w MMA, a nie w boksie i nie na gołe pięści. No tu akurat mogę się wypowiedzieć, widziałem tę walkę, oglądałem ją.
Widziałem, że Dondiego zaskakiwały właśnie Denisa kopy, a po rzutu Poznania widziałem właśnie, że Dondiego to mi się nie podobało i się zdziwiłem, że nie podchodził tymi lewymi, tylko po prostu tą prawą całą czas chciał sięgnąć, czyli się pochylał i ciągnął cios do przodu, a takie ciosy są sygnalizowane i chciał go zaskoczyć. Myślałem właśnie, że bardziej zrobi to boksersko i podejdzie bliżej nogami, ale myślę, że nie chciał tego zrobić, bo bał się właśnie silnych kopów Denisa. No ogólnie jeśli chodzi o walkę, no walka była wyrównana, tylko że Dondiego no, pokazał znowu swój spryt ringowy i tam na końcu, pamiętam, unikał walki, bo wiedział, że już wygląda punkty. No i tak to właśnie jest właśnie walka z Dondiego, nie? Że on właśnie myśli w tym ringu. Jak wie, że już jest dobrze, to nie pcha się niepotrzebnie. Nie? A dużo osób właśnie mówi, że nie jest to do końca w porządku, wiesz, że fajnie by było, gdyby poszedł w wymianę. Wiadomo, że dla nas, dla kibiców to też jest przyciągające uwagę. Jakie jest twoje zdanie? Właśnie powinien iść za ciosem i pokazać, kto tu rządzi, czy po prostu właśnie inteligencja ringowa, oktagonowa i tego typu rzeczy? Myślę, że jak się walczy, to trzeba wykorzystać wszystkie skillsy. Myślę, że dobrze, że to robi, wykorzystuje, bo też uczy drugiego zawodnika, jak właśnie zrobić tak, żeby go złapać. Nie? A wiadomo, ludzie lubią chaos, bitkę, wiatraki, wchodzi czołgi, gryzie wszystko i aż do odcięcia. Do niego myślę, że bardzo dobrze walczy i ta walka, tak, to robi bardzo dobrze, bo wykorzystuje po prostu wszystko, co to potrzeba, nie? Bo dużo ludzi właśnie nie robi tego, bo nie panuje nad emocjami, nie? A właśnie w ringu trzeba opanować emocje, mieć spokój ducha i wiadomo, się więcej widzi, więcej się kombinuje i więcej właśnie się nie męczy, a człowiek, który chodzi z wiatrakami, to po prostu wiadomo, no, nie ma sił, nie myśli, odcięcie głowy i tylko wiatraki ratują. Ja to lubię styl wiatraków. Chociaż pamiętam, że w twojej ostatniej walce już nie było stylu wiatraków i wszyscy śmiali się, że to jest wersja Łazara 2.0. Tak naprawdę tamta walka ostatnia właśnie, to było tak, że zerwałem właśnie sobie włókna mięśniowe w łydce, to tam widać, że miałem plaster i tak naprawdę chyba ten plaster, chyba przeznaczenie kazało mi zrobić tak, że pewnie mówił o Łazar, pewnie znowu pójdzie z tymi wiatrakami, to trzeba go delikatnie uspokoić i naprawdę kilka dni, nie pamiętam, ile, 2 tygodnie, niecałe 30 dni przed walką zerwałem włókna, wtedy myślałem, że już poddałem się, ogólnie powiedziałem, że nie zawalczę, bo tu 4 dni nie chodziłem, już nie biegałem, nic nie robiłem, nie mogłem nic robić, to specjalnie tak jak mówiłem, że zakładałem łyż wororki. Cisnąłem na siłę robiłem coś, żeby zrobić tą wydolność, żeby to tętno było wysokie. No i naprawdę przekalkulowało się, kalkulacja cała była taka, że, no, że nie mogę dużo wariować, że mam więcej być spokoju. I właśnie ze Szczupsonem, którego pozdrawiam, zrobiliśmy tak, że mam zerwaną nogę, nie mogę jej nawyrężać, bo ona teraz znowu pęknie. To zrobiliśmy pierwszy spokój odczytania zawodnika w pierwszej rundzie. A w drugiej rundzie był atak, a co najśmieszniejsze, jak wyczytałem zawodnika, zobaczyłem wszystkie jego błędy i unikałem walki, to w drugiej rundzie, nie wiem jak widzieliście tę walkę, to ona poszła szybko, a nagle doszło do mojej głowy, że jednak mądre bicie to jednak to da radę szybko i nawet się zmęczyć, nie? Bo naprawdę tam się w ogóle nie zmęczyłem, ale ja i tak mam w głowie z tych wiatraków. To w takim razie przychodzi mi też takie pytanie z tego względu, że Arman ostatnio zawalczył w turnieju i doszedł tam tak naprawdę do finału. Czy widziałbyś się też w opcji turniejowej? No, on pokazał właśnie, że jednak da radę dojść do finału. Myślę, że na to mnie stać, ale jeszcze muszę, co mnie najbardziej boli w głębi duszy, że muszę te parę rewanżu porobić, bo ja nie wykazałem się na 100%, bo byłem nieprzygotowany, a właśnie najbardziej boli mnie nieprzygotowanie. Ja żyję w takim, jak mówiłem, w którym się w najlepszym kurorcie, gdzie można się bawić i można spędzić super czas. Więc się skusiłem, demony mnie skusiły tam parę razy, ale wiadomo, czyli nie biorę tego wszystkiego na poważnie, czyli jestem zbyt pewny siebie, albo myślę, że talent mnie uchroni, a tak naprawdę nie jest. Bo największym właśnie, co można powiedzieć, największym właśnie cudem jest to, że ciężka praca się opłaca, nie? I nie ma co oszukiwać. Tak jak mówiłem, teraz skończyły mi się wakacje, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. To pojawiło się dosyć dużo nowych bioków od momentu, kiedy ciebie nie widzieliśmy. Kogo byś najlepiej ocenił z, no, na przestrzeni tego czasu, kiedy ciebie w tej gromadzie nie widzieliśmy? Myślę też trochę, ja trochę byłem taki, że nie patrzyłem dużo tych ludzi, bo ja nie lubię popatrzeć zawodników.
Tak szczerze mówiąc, wiem, mam parę faworytów, ale naprawdę nie mam jeszcze innych faworytów. Znaczy mam jeszcze, wiem, że jeszcze jest kilku ludzi, których nie zaobserwowałem i tak naprawdę ciężko mi wypowiedzieć się na ten temat teraz. No dobra, a co byś powiedział odnośnie Wasyla, tego gdańskiego? Pytam z tego względu, że jest to powiedzmy miejscowy zawodnik i też wydaje mi się, że ma jakiś potencjał w tej Grądzie. Widać, że Wasyl wie jak się bić, no i no zobaczymy, no wiesz, wiadomo, to jest człowiek z Gdańska, jak kibicuje ludziom z Gdańska, więc życzymy jak najlepiej. Okej. Okay. To jeszcze przechodząc do takich kwestii bardziej zasięgowych, też jakiś czas temu właśnie w tym miejscu pojawił się chyba kamerzysta z Kruszwilem i z live game'em. Jak byś w ogóle ocenił całe to wydarzenie, całą tą otoczkę? Z relacji widziałem, że było to dla ciebie dosyć dziwne miejsce, ale ciekaw jestem, jak to było faktycznie. Ta ciota do mnie przyjechała, nie wiem, myślałem, że umie się bić na moje pięści, jak zacząłem całą podawę, to mówię, no nie, muszę go za ucho wytargać i pokazać mu, co tu się dzieje, nie wiem, przyjechała mi ta ciota tutaj, jakieś bzdury do mnie gadała i widzieliście, jak to było, dostał w pierdol, pokazałem mu, co to są moje pięści, czego pokazałem, co to jest boks, nie, i ośmieszyłem go tu przy całej sali, mam nadzieję, że tu nie przyjdzie, bo go znowu ośmieszę, a jeśli chodzi o Live Games, tam gdzie występowałem, bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo w porządku ludzie, bardzo mili, nie wiem, no ciekawe środowisko, spodziewałem się czegoś innego, inny świat, dla mnie to jest inny świat, nie, niż Gromda, bardzo inny świat, który właśnie zdziwił mnie bardzo. A co najbardziej cię w takim razie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie no dużo, parę rzeczy, ale nie będę chyba o tym gadał, bo lepiej o tym nie gadać, bo to dla mnie to jest śmieszne i w ogóle sztuczne i smutne. Ale ogólnie no ludzie, którzy tam wiesz, przybywają, niektórzy są bardzo mega w porządku, niektórzy są tam z przypadku, niektórzy są duży aktorzom strasznie. No ale tak jak mówię, oni są w porządku, są mili, nie są agresywni, są po prostu nie wiem, no, ludzie, którzy dobrze się bawią, wykorzystują dobrze ten czas i wykorzystują dobrze internet, nie? Jak widzisz tą przemianę, powiedzmy, odejścia Mateusza Borka i przyjście Popka? Czy to jest według ciebie dobra decyzja, czy zła? Jak byś to sam ocenił, będąc no, w tej otoczce całej? Ja myślę tak, nie? Jeśli ktoś przychodzi, coś przyciąga. Jeśli ktoś odchodzi, inny przychodzi, też coś przyciąga. Wiadomo, to jest taki miks. Wiadomo, dużo jak jest Borek, to przyciąga takich ludzi. Jest teraz Popek i reszta i to też przyciąga innych ludzi. I tak mi się wydaje też bardziej chyba dobrze, że jest Popek pod tym względem, że on przyciągnie chyba młodych widzów. A wiem, że Gromda ma bardzo mało właśnie młodych widzów. Wiadomo, no rodzice nie pozwalają oglądać dzieciakom gołe pięści, bo tam jest krew i boją się, że dzieciak będzie chyba kupiło to i przeje to na ulicę lub na szkołę. Dlatego pewnie młodych zwolenników właśnie to mnie ogląda. I też o tym wiem, że rodzice właśnie zabraniają, bo się boją. Ale to wiadomo, to każdy o tym rozumie, wiadomo, każdy broni swoje dzieciaki, żeby nie oglądali zła. Dobra, to już teraz na sam koniec. Powiedz, jak planujesz się przygotować do, nie wiem, czy kolejnej Gromdy, jak będzie wyglądał ten twój okres przygotowawczy? Mój okres przygotowawczy będzie tak, będę bawił się IG, będę wstawał sobie relacje, będę się z tego śmiał, będzie tam pozytywnie, negatywnie i wesoło i poważnie. No i wiadomo, no i tak jak mówiłem, ciężka praca, czyli będę ćwiczył i robił to, żeby być zagrożeniem dla innych, a wiem o tym, że mnie na to stać, dużo ludzi też o tym wie, po prostu życie takie jest, że kusi, demony są wszędzie, tylko trzeba je liściować i odpychać, a to ciężko, jak ma się takie grono, które lubi dużo się bawić. No ale ja wiem, że mam silny charakter i mocny charakter, jak coś postanowię, jestem uparty jak baran, jestem podobno, wiesz, tak w horoskopie napisano i zobaczymy, co z tego wyjdzie, no a przygotowania mam wiadomo, no cały czas jestem myślą na sali, a nie na imprezie czy gdzie indziej i zobaczymy, no myślę, że będzie dobrze. No i dobrze, że te wakacje się skończyły już. I kończę powoli. Wakacje muszą być, reset musi być, bo jak człowiek ciągle to samo robiąc wytrzyma, nie? To wiadomo, musi być zawsze, jak to się mówi, równowaga. Nie? Jak coś jest za dużo, to jest źle, jak jest za mało, to jest źle, równowaga. Dobra, dzięki wielkie i mam nadzieję, że niedługo będziemy w stanie zobaczyć cię w ringu Gromdy.
Oczywiście i pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam mojego sponsora, którego chyba pewnie i tak wiecie, że jest najlepszy. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki wielkie, Piotr. Hej, hej, pana.